Widzieliście wcześniej pasibusa, niestety było tam strasznie głośno, także nie nagrywaliśmy, bo próbowaliśmy, ale dźwięk nam nie pozwalał muzyki. Dźwięk muzyki nam nie pozwalał tam w ogóle czegokolwiek nagrać sensownego. To się długo wyczekiwana chwila, poniedziałek, kolejny dzień redukcji, miesiąc do zawodów. Ja dzisiaj mówię. Także później dopiero wpadliśmy po tym, jak zjedliśmy, że można było nagrać, że jemy, nawet bez dźwięku, ale burgery były naprawdę tak dobre, że zapomniałem o tym, szczerze mówiąc. Ania wzięła sobie, jak się nazywało, oscypek. Oszczypek? Oszczypek. No generalnie to jest taki ala z oscypkiem. Ja wziąłem Kevina z masłem orzechowym, z ciastkiem korzennym, także naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Polecam wszystkim. A teraz dopijamy jeszcze shake'iem z KFC, kultowym, krówkowym. Ja go nigdy nie piłem, podobno jest mega. Pytałem się pana przy kasie, który lepszy, czy ten, czy peanut butter, podobno ten. Także zobaczymy, więc dzisiejszy dzień ładowania dobiega, powiedzmy, końca. Generalnie większa ilość mojego standardowego jedzenia. Właśnie, tak jak widzicie, parę przysmaków. Bez jakichś większych szaleństw kosmicznych, niesamowitych, jak to niektórzy, że cały dzień od knajpy do knajpy. Ale i tak powiem wam szczerze, że jestem totalnie przejedzony. Więc mam nadzieję, że jutro na jakiś stanę to będzie trochę lepiej, bo na ten moment, no to nie wiem, czy to widać, ale zaczynam się pocić i wcale tak dużej ilości jedzenia nie potrzebowałem, żeby odczuć wszystkie, powiedzmy, takie elementy związane z takim przejedzeniem. Także przez te kilka miesięcy ścisłej diety i redukcji na pewno mój metabolizm teraz już jest totalnie zaniechany. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy dzień pomoże w tym, aby go odbudować. No, ale to już zobaczymy w jutrzejszym filmie. Okej, po pasibusie i po KFC
nastał czas na powrót do domu, ale że otworzyli nam niedaleko Burger Kinga, to jeszcze stwierdziłem, że trzeba podjechać. Jest to jakaś promka na lody. Ja lody w Burger Kingu jadłem bardzo dawno temu, także pójdą burgery, pójdą lody. Dodatkowo jeszcze jakiś tam burger mały, żeby zobaczyć, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy to jadłem. Także Burger King. Brałaś ostatnio tego Angusa, tak? Tak, ostatnio brałam Angusa. Podobno dobry. Był przeolbrzymi i był dobry. No, także jakbyście szli do Burger Kinga, typowo do Burger Kinga się najeść, to Ania mówi, że ten Angus naprawdę przypomina normalnego burgera, tak? Z normalnej burgerowni. Typu właśnie w pasibusie. Nie? No dużo jest drogi, bo ile 3 dychy zapłaciłeś? Tak, zostaw z frytkami. No, zestaw z frytkami 30 zł, także my dzisiaj za jednego płaciliśmy chyba 20, tak? 19 zł w pasibusie, bo w poniedziałek jest jakiś tam tańszy dzień. Także akurat trafiliśmy, więc nasze cebulactwo wyszło na plus, więc wszyscy są zadowoleni. No ale no wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestię finansową, to w tych wszystkich fast foodach za tanio to nie wychodzi. Ale jak ktoś lubi, no to tego Angusa Ania poleca. Ja nie wiem, nie próbowałem, ale nawet dzisiaj bym już go chyba nie wcisnął, także może w przyszłości.